chciałbym podzielić się takimi dwoma wersetami, które są tematem tej konferencji. I would like to share two verses that are actually the theme of this conference. Ale pomódlmy się o to. But let's pray. Panie, dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy wieczór. Lord, we thank you for this evening. Dziękujemy za to, że możemy tu być. We thank you for this opportunity to be here. Jesteśmy Tobie, Panie, bardzo wdzięczni za to. We are very thankful to you, Lord, for this. I jest to wielki przywilej dla nas również. It's a great privilege for us. Że możemy być tutaj w Twojej obecności, to Panie. To be here in your presence, Lord. Że nas tutaj zgromadziłeś. That you have gathered us here. Że nas tutaj powołałeś. You have called us here. Że tu dałeś nam przyjechać. You allowed us to come here. I jest to, Panie, dla nas wielka radość. It's a great joy to us, Lord. Być tutaj, słuchać Twojego słowa. To be here and to hear your word. Patrzeć na Ciebie. To look at you. Kierować nasz wzrok na Ciebie. To direct our eyes at you. Panie, chcemy Cię prosić, abyś mówił do nas teraz. And we want to ask you to speak to us right now. Abyś objawiał nam swoje serce. To reveal your heart to us. I to, jaka jest Twoja wola dla naszego życia. Because this is your will for us. Modlimy się o to w Twoim świętym imieniu. We pray for this in your precious name. Amen. 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 W Księdze Jeremiasza 33, 2 i 3. In the book of Jeremiah 33, 2 and 3. To jest strona 855 Biblii. Page 855 in the Polish Bible. If that helps you, Pastor Boyce. Czytamy. Tak mówi Pan, który uczynił ziemię, Pan, który ją stworzył i umocnił. Pan jest Jego imię. It says here in verse 2, thus saith the Lord, the maker thereof, the Lord that formed it, to establish it, the earth, that is. The Lord is his name. Temat naszej konferencji jest to, co Bóg mówi do nas. The theme of our conference is what God says to us. Ale chcemy też uzmysłowić sobie, kto mówi do nas. But we also want to realize, be aware of who speaks to us. Kto mówi do nas, wołaj do mnie. Who tells us to call unto him? Kto to jest? Who is he? To jest ten, który stworzył ten wszechświat. He's the one who created this world, this universe. Który uczynił ziemię mocą swojego słowa. Who made the earth with the power of his word. Który powiedział i to się stało. Who spoke and it was. Ponieważ on powiedział, niech tak będzie. Because he said, let it be. Niech będzie ziemia. Let there be earth. I ziemia powstała. And the earth was. I później stwarzał kolejne, w kolejnych dniach, kolejne elementy. And in the following days, during the following days, he created then all the other elements. Tego świata. Of this world. I ten Pan mówi, co on mówi? And this Lord speaks, and what does he say? Kim on jest? Who is he? Czy on się interesuje moim, twoim życiem? Is he interested in your life and in my life? Czy on patrzy na nasze życie? Does he even look at our lives? Wierzę, że tak. I believe so. Wierzymy, że bardzo. We believe that he does very much. I może to być trochę taką tajemnicą. Dlaczego Bóg chce od nas, abyśmy wołali do Niego? It might be a mystery why God wants us to call upon Him. W Nowym Testamencie jest powiedziane, że pewnych rzeczy nie mamy, ponieważ Go o to nie prosimy. In the New Testament we read that there are certain things we don't have because we don't ask. Ale tutaj Pan mówi do nas, abyśmy do Niego wołali. But here the Lord tells us to call upon Him. Abyśmy zwracali się do Niego. To turn to Him. Abyśmy kierowali naszą uwagę w Jego stronę. To direct our attention in His, at Him.
Myślę, że życie każdego z nas jest takie bardzo bogate i mamy bardzo wiele różnych spraw i rzeczy, którymi się zajmujemy. I think our life is our lives are very rich and there are a lot of different matters that we care about. Myślę, że mamy wiele radości, ale mamy też wiele różnych spraw, które tak naprawdę nie wiemy, jak załatwić. I think we have a lot of joy in our lives, but also there are a lot of different things that we are not sure how to deal with. I tutaj w Księdze Jeremiasza Pan mówi. And here in the book of Jeremiah, the Lord says. Zachęca nas. He encourages us. Wręcz tutaj jest w języku polskim tryb rozkazujący. Here in the Polish translation, as well as in English, actually, this sentence is in imperative form. Że tak powinniśmy postępować. It's telling us how to act. Że tak powinniśmy robić. And what we should do. I jaki będzie tego rezultat? And what the results will be. Że On chce odpowiadać na te nasze modlitwy. He wants to answer our prayers. On chce na nie odpowiedzieć. He wants to answer them. Tutaj w języku polskim mamy, że On oznajmi nam rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. In Polish it says here that He will declare to us great and unreachable things that we don't know about. W tłumaczeniu angielskim jest tak bardzo fajnie jest powiedziane, że chce nam objawić rzeczy wielkie i wspaniałe. In English it says that he wants to show us great and mighty things. O których istnieniu nie wiemy. Of which we do not even know that they exist. Czego nie widzimy. Things we cannot see, ale które są. But things that exist. Myślę, że jedną z takich rzeczy jest właśnie to, że On jest. And I think one of those things is that he is. I że On wszystko może. And that he can do all things. I że tak naprawdę to jest dla Niego wielka radość móc objawić siebie i to, czego potrzebujemy właśnie nam. And I think that also it's a great joy to him that he can reveal himself to us and all those things that the verse speaks about. W Nowym Testamencie, w liście do Filipian. In the New Testament, in the book of Philippians. 4, rozdział 4, wersety 6 i 7. Chapter 4, verses 6 and 7. To jest chyba taki drugi werset, który, kiedy ja oddałem moje życie Bogu, tak mnie bardzo dotknął. And I think this is the second verse that really, really touched me after I gave my life to God. Który sprawił, że nie mogłem przestać myśleć o tym. And this verse, I just couldn't stop thinking about this verse. My jako ludzie, którzy mamy tak wiele różnych właśnie spraw i problemów. We as people, we have so many different issues and problems going on. Tu jest powiedziane, że mamy się o nic nie troszczyć. But here it says that we should be careful for nothing. Kiedyś tak rozważaliśmy to słowo polskie troszczyć się może nie jest najlepiej użyte. And in Polish it says care for but and we were thinking about how maybe this is not the best choice of word here. I że tak naprawdę, ponieważ troszczyć się to jest dobra rzecz. Because caring for something is actually a positive thing. Ponieważ to jest troszczymy się, to znaczy, że wkładamy w coś serce. It means that we put our heart into something. Ale myślę, że tu chodzi o to, żebyśmy się nie zamartwiali różnymi rzeczami. But I think this verse speaks about worrying. It says do not worry about anything. I że tak naprawdę to nie jest wolą Bożą, abyśmy się zamartwiali w naszym życiu. And that in reality it's not God's will for us to worry. Pamiętam, że kiedyś pastor Stevens, głosząc na ten temat tego wersetu, I remember Dr. Stevens preaching on this verse. Powiedział, że kiedy my się zamartwiamy jako ludzie wierzący. And he said that when we as believers worry,
to jest grzech. It's sin. Ponieważ to nie jest wolą Bożą, abyśmy chodzili właśnie w zamartwianiu. Because it's not God's will for us to walk in worry and to worry about things. I tu jest powiedziane, żeby wszystko na różne sposoby, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem, powierzyć te sprawy Bogu. But it says here that rather we should in everything by prayer and supplication with thanksgiving let our requests be made known to God. I że Bóg będzie rozwiązywał te nasze problemy. And that God will be solving our problems. Bóg będzie odpowiadał na te nasze potrzeby. God will be answering our needs, meeting our needs. Jakiegoś wspaniałego Boga mamy. We have a wonderful God. Który chce, abyśmy byli wolni. Who wants us to be free. I myślę, że kiedykolwiek w naszym życiu pojawiają się różne potrzeby. And I think that whenever needs come up in our lives, kiedy jest coś, co chciałbym, a tego nie mam. Whenever something comes up that I wish I had, but I don't. To jest wspaniała okazja. It's a great opportunity. To jest po prostu Boży dar. It's a gift from God. Ponieważ my wtedy możemy z tą sprawą przyjść do Niego. Because then we can approach Him with this issue. I kiedy gdybyśmy mieli wszystko, to nie potrzebowalibyśmy modlić się i wołać o nic. If we had everything, we wouldn't have the need to pray or to turn to God for anything. Może wtedy byśmy tylko dziękowali za wszystko, że mamy. Maybe we would just be thankful. Maybe we would just be, you know, coming to Him in thanksgiving. Ale jest właśnie ten aspekt tego, że mamy potrzeby. But we this aspect of life, our needs exists. I że z tymi potrzebami możemy iść do Boga. And we can approach God with our needs. I myślę, że to jest wspaniała rzecz. And I think it's a wonderful thing. I myślę, że to jest niesamowite, że mamy takie życie właśnie pełne wiary. I think it's amazing that we have this life full of faith. Że kiedykolwiek pojawia się jakakolwiek potrzeba w naszym życiu. That whenever a need comes up in our life. To Pan mówi do nas. The Lord speaks to us. Wołaj do mnie. And He says, call unto me. Przyjdź do mnie. Come to me. Wzywaj mnie. Call unto me. A ja chcę odpowiedzieć na to. I want to answer and I want to meet this need. A ja chcę we wspaniały sposób odpowiedzieć na tą twoją potrzebę. I want to meet your need in a wonderful way. I myślę, że naprawdę mamy wspaniałe życie z Bogiem. And I think we really truly have an amazing life with God. I że tak naprawdę nie musimy, nie tylko, że nie musimy nosić żadnych ciężarów. And that it's not only do we not have to carry burdens, ale nawet nie powinniśmy nosić żadnych ciężarów sami. But we shouldn't be carrying burdens on our own. Może tylko ciężar właśnie te, które Bóg daje nam, abyśmy nosili. Maybe only those burdens that God gives us to carry. Ale to wtedy jest odpowiednio potrzebne w naszym życiu. But those are the ones that are needed in our lives. Także chwała Bogu za Jego wielkość. So praise God for His greatness. Za Jego miłość. His love. Za to, że On kocha nas nad swoje życie. For loving us more than His own life. I że wspaniałe rzeczy przygotował jeszcze dla nas, które są przed nami. And that He has prepared wonderful things for us that are still ahead of us. I o których jeszcze nie wiemy. And of which we do not know yet. Amen. Amen. Let's pray. Drogi Panie, dziękujemy Tobie. Dear Lord, we thank You. Za to, że jesteś Bogiem wszelkiej łaski. Because You are a God of all grace. I że Ty zaopatrujesz nas we wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. And You provide us in all things that are needed for life and godliness. Dziękujemy, Panie, za ten dzisiejszy wieczór. We thank You for this evening, Lord. Za Twoją obecność. For Your presence. Za Twoją miłość, Panie. For Your love, Lord. Chcemy powierzyć, oddać, Panie, resztę tego dzisiejszego wieczoru. We want to commit the rest of this evening to You.
Modlimy się o to w Twoim świętym imieniu. We pray these things in your holy name. Amen. Amen. Dziękuję.